Hejka, właśnie się zastanawiam, czy wrzuciłam zupę, którą chcę robić. Tak, wrzuciłam, więc wszystko jest przygotowane. Zastanawiam się, czy też... nie, dobra, jest w takim razie, dobra. Już się po prostu pogubiłam, bo zastanawiałam się, czy jak włączałam live'a, czy wrzuciłam w ogóle zupę w Gotuj dzisiaj, a przecież na tym telefonie... Ale dobra, mam drugi, ale tam mam... Czy jestem tam zalogowana na Kukidu? Jezu, nie ogarniam. Dobra, nieważne. Słuchajcie, dzisiaj robimy zupę pomidorową z ryżem i kurczakiem bez kurczaka. Jest to taka szybka modyfikacja tej zupy, którą chciałam Wam po prostu zaproponować jako jedno z szybszych dań. Ale dzisiaj też sobie porozmawiamy o gotowaniu w Thermomixie dla dużej rodziny. Wielu z Was, którzy macie dużą rodzinę, zastanawiacie się, czy to wystarczy. Postaram się Wam dzisiaj jak najbardziej, cześć Sandra, postaram się dzisiaj Wam jak najbardziej obiektywnie odpowiedzieć na to pytanie. Zostańcie ze mną. Na razie wstawimy zupę. Niech ona gotuje się. Pyrka, pyrka, pyrka. Cześć Ewa. Witajcie się. Dajcie znać, kto mnie ogląda. Super będzie mi się z Wami po prostu przywitać. Czekam na Wasze komentarze. Widzę, jest Ewa. Widzę jakieś ikonki. Widzę, że ktoś jest. Nie wiem kto. Dajcie znać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jak się po prostu też ze mną przywitacie. Okej. Okay. Ja pomału zacznę i będę opowiadać o modyfikacjach, które robię, bo jak wiecie, jestem tą osobą, która mało gotuje standardowo w Thermomixie. Raczej robię to, biorąc pod uwagę to, co mam w lodówce, ile mam czasu i tak dalej, więc u mnie to jest po prostu misz-masz, nie? Ale mam nadzieję, że dzięki temu też uczycie się ode mnie, że można modyfikować dania, że można je zmieniać pod siebie, tak żeby Wam pasowało, że można wykorzystywać wszystko, co jest w lodówce, właśnie po to, żeby szybko, cześć Magda, żeby szybko zrobić jakiś fajny posiłek i że nie musi być wszystko to, co jest wypisane w składnikach, że wyczarujecie pyszny obiad szybko w Thermomixie, bez wszystkich składników. Ja postaram się i staram się na każdym live'ie, dzięki za serduszka, staram się na każdym live'ie Was inspirować do tego, żebyście nie bali się kombinować, eksperymentować, czarować z Thermomixem, robić własne inwencje twórcze dań, do których jesteście przyzwyczajeni. Pamiętajcie, to jest urządzenie, które spełnia Wasze życzenia. Wy na przykład wpisujecie pizza, tak, życzę sobie pizzę, on spełni Wasze życzenie, zrobi Wam tą pizzę, ale jak ona będzie do końca zrobiona, to zależy od Was. Właśnie dziś znajomy zastanawia się, jak może gotować w Thermomix dla dużej rodziny. No to jest live do niego. Ewa, oznacz go w tym live'ie, albo wyślij mu, udostępnij mu tego live'a, niech przychodzi, niech słucha, będzie wiedział. A ja Wam powiem obiektywnie, jak jest po prostu i jak wygląda gotowanie dla dużej rodziny w Thermomixie. Okej, słuchajcie, zaczynamy. Więc bierzemy tak, zupa pomidorowa z ryżem i kurczakiem. Oczywiście będzie modyfikowana. Gotujemy, staramy się, nie lubimy standardów. Dokładnie o to chodzi. Jeśli na przykład macie dwie lewe ręce i nie lubicie sami eksperymentować, nie czujecie się na tyle pewni, żeby eksperymentować, nie ma problemu. Róbcie według przepisu, to też jest fantastyczna opcja. Ale jeśli lubicie, że tak powiem, mieszać w garze, próbować, rzucać to, tamto, nie? Wiecie, co Wam wpadnie do ręki? A, dobra, rzucam. Czemu nie? Ten garnek, ten cud garnek jest po to, żeby Wam pomóc w codziennym życiu. Żeby dać Wam więcej czasu, swobody i lekkości. Po to jest. No, to no, tak. No, więc idziemy dalej. Pierwsze co? Mamy cebulę w przepisie. Kurde, poszła przemowa z mocą, a co? Dobra, więc wrzucamy do naczynia miksującego cebulę. Ja oczywiście tutaj już daję modyfikację. Będę dawała modyfikację. Pokrojoną na ćwiartki. Dobra, wracamy. Na ćwiartki, czyli na takie kawałki. Dobra, czekaj, druga. Dalej, mamy seler naciowy. Nie mam. Trudno, będzie bez. Daję ząbek czosnku. Dalej. I teraz powinniśmy zakryć pokrywę naczynia miksującego i zmiksować trochę warzywa, ale ja wrzucę jeszcze marchewkę. Jedną
trochę pietruszki. Wykorzystam, zostawię sobie, bo będę jeszcze robiła dzisiaj sos koperkowy, pulpety w sosie koperkowym. Na ten temat też powiem a propos dużej rodziny. Dobra, więc mamy tak. W ten sposób, zobaczcie. Warzywka. Coś jeszcze chciałam wrzucić? Nie, na razie nie. Dobra. I 5 sekund miksujemy. Cześć, Aneta! Widziałam twoje tartaletki, piękne! Aneta zrobiła w Thermomixie tartaletki i po prostu wyglądały obłędnie. Obłędnie. Dobra, słuchajcie. 5 sekund mamy tak posiekane warzywa. O, patrz. Standardowo. Termanka zapomniała kupycki. Słucham cię, synku. Zobaczcie. Tak posiekane do zupy. To my i tak będziemy miksować. Proszę? Możesz, kochanie. 20 gram masła, poczekajcie, obsłużę dziecko. O to ci chodzi? Tak. No, dobra, jeszcze 20 gram masła. Już, Symonku. Proszę. Czekaj, już poradzisz sobie, tak? Dobra, 20 gram masła dajemy. A, 45 też jest dobrze. Cześć Ola, a kiedy spotykamy się na książkę i osłonę? Już trochę czekam i ty pewnie też czekasz, no właśnie. Dobra, i słuchajcie, zakrywamy teraz pokrywą. Około 3 minut, 120 stopni, będzie nam się to, że tak powiem, rumieniło. Tak, ta cebula z tymi warzywami będą puszczały aromaty, soki. Dzięki temu, dzięki takim zabiegom, te zupy mają dosłownie inny wymiar smaku. Dlatego warto wykonywać ten krok. Zwłaszcza kiedy nie dajecie na przykład do zupy mięsa albo nie rzucacie. No akurat ja dzisiaj nie daję mięsa, bo nie mam przygotowanego. Jeszcze mi się odmraża mięso mielone, dlatego nie robię na live akurat pulpetów. Chociaż robiłam już kiedyś je na live, więc możecie je zobaczyć. Uwaga, na YouTubie. Możecie zobaczyć pulpety w sosie koperkowym. Na YouTubie, na mojej stronie Thermoanka są te wszystkie live, które robię. Możecie sobie je odsłuchiwać w dowolnym momencie, wracać do nich, odsłuchiwać w tempie przyspieszonym, chociaż ja czasami tak szybko gadam, że mój mąż się zastanawia, czy nie gadam właśnie w trybie 1.25. No, czasami mój mąż też mnie ogląda na live'ach. No wie, to chyba nie jest tak źle, skoro możesz jeszcze na mnie patrzeć poza życiem codziennym. No, musi mnie naprawdę kochać. No dobra, odbiegliśmy trochę od tematu gotowania zupy. Ja tutaj jeszcze w przepisie mamy, słuchajcie, koncentrat pomidorowy. Nie mam koncentratu pomidorowego, przyznaję się, przeszukałam lodówkę, nic, zero. Ale znalazłam za to pomidory w oliwie, więc postanowiłam, że jak będę miksować wszystko na krem, zanim wrzucę ryż, to właśnie dodam te pomidory. One też dodadzą takiego fajnego smaku tej zupie, niepowtarzalnego aromatu, takiego intensywnego, ale przy tym nie takiego kwaskowatego, jak daje koncentrat pomidorowy. Nieraz to robiłam na przykład, kiedy nie miałam koncentratu, a potrzebowałam zrobić, słuchajcie, co ja potrzebowałam zrobić? Krem do pizzy, sos do pizzy. To używałam tych pomidorów, użyłam świeżego pomidora, po prostu z tego co było, zrobiłam sos do pizzy takie. Jak robiłam zapiekanki, właśnie te, które, one się jakoś nazywają, na takich małych chlebkach, to tak samo potrzebowałam takiej pasty pomidorowej. To tak samo miksowałam te pomidory w oliwie i dzięki temu miałam po prostu pastę, taką pesto, o, pesto pomidorowe. Miałam do tych kanapek, do tego ser mozzarella, wiecie, jakieś warzywa i jazda do piekarnika. Naprawdę fenomenalne, polecam Wam spróbować. Dobra, słuchajcie, zostało 16 sekund. My wykorzystamy tutaj jeszcze... Cześć Ania, fajnie, że jesteś. Wykorzystamy jeszcze tu Thermomix Friend, bo mam jeszcze dla Was jedną niespodziankę. No po prostu pomysł na zero waste, nie?
Dobra, i teraz jest moment, w którym powinniśmy teoretycznie wrzucić 300 gram filetów z kurczaka, którego nie mamy. Więc pomijam ten etap. 750 gram wody. Proszę? Wodę chcesz? Zaraz ci dam. Czekaj, muszę dolać. O, prawie 1000. Ok, czubata łyżeczka koncentratu. Już, kochanie, tutaj masz wodę, tak? Masz. Mam koncentrat przygotowany, który zrobiłam wcześniej. Cześć Sylwia, słuchajcie, który zrobiłam wcześniej. Jest po prostu przepyszny i zrobiłam go z resztek warzyw, nawet grzybów nie dawałam do niego. Jest fenomenalny i zobaczcie, z każdych warzyw, resztek warzyw możecie zrobić taki koncentrat warzywny, nawet nie dając wszystkich warzyw, które są w przepisie, tylko po prostu użyć warzywa, jakie macie i robicie sobie koncentraty warzywne do przyprawiania zup. Dzięki temu nie marnujecie żywności, nie wyrzucacie pieniędzy do kosza. Z termomiksem to jest po prostu dużo, dużo, dużo łatwiejsze. Z nim, mówię Wam, z nim to po prostu aż chce się gotować, chce się wykorzystać to, co jest. Chce się eksperymentować. No ja po prostu totalnie odnalazłam się. Nie słyszę Cię, kochanie, co mówisz. Dobra. I teraz zakładamy pokrywę. Poczekajcie, wezmę tutaj, przerzucę sobie do innego, na frenda. Niech we frendzie się gotuje. A ja Wam poopowiadam. Tak? Hello, gwiazda, co robisz? Zupę pomidorową i pesto będę robiła. O, zdradziłam się, ale nie powiedziałam z czego. Dobra, przekładam sobie na frenda. Ustawiam parametry, które są tutaj, czyli te, że tak powiem, przepisuję, nie? 10 minut, 100 stopni i obroty 2. No i to mi się gotuje po prostu tutaj, tak? Jeśli chodzi o gotowanie dla dużej rodziny, to tak, jeśli chodzi o zupy, to, osoby, duże rodziny powyżej tam 5-6 osób, 5 to jest takie z dziećmi, tak? Z małymi dziećmi 5-osobowa rodzina zje zupę. To będzie na jeden raz. Jeśli chodzi o większe rodziny, zupy będzie za mało. Chyba że zupa jest daniem, które ma być jakby dodatkiem, tak? Czyli na przykład jeśli mamy, gotujemy na co dzień dwa dania, tak jak u mnie jest. U mnie jest i zupa, i drugie danie. I wtedy gotujemy zupę i mamy drugie danie, to wtedy tej zupy wystarczy. Jeśli na przykład jesteście przyzwyczajeni do tego, że gotujecie jedno danie i to jest albo zupa, albo jakieś drugie danie, gulasz, kotlety i tak dalej, no to wtedy zupy będzie za mało dla dużej rodziny. Więc w czym może się sprawdzić Thermomix dla dużej rodziny? Przede wszystkim na przykład w robieniu ciast, bułek, surówek, gulaszy, pizzy, kurczaka po koreańsku, dwóch dań za jednym razem. Więc tak naprawdę, słuchajcie, jak robicie obiad, na przykład macie dużą rodzinę i robicie zwykłe kotlety, mielone, czy cokolwiek takiego, nie? Załóżmy, robimy mielone, tak? Pierwsze co, korzystacie z Thermomixa w ten sposób. Robimy surówkę, którą odkładamy do lodówki. Następnie mielicie mięso w termomiksie, przyprawiacie mięso w termomiksie według przepisu, który na przykład tam jest. Panierkę do kotletów możecie zrobić, uwaga, gdzie? W termomiksie, z własnych bułek, bo on tak świetnie to mieli, że zrobi Wam po prostu panierkę, czy nawet bułkę tartą. Proste? Proste. Co możecie jeszcze zrobić? Sos. Tak, kochanie? Właśnie, nie wiem, czy słyszeliście, moje dziecko jest już nauczone, że na przykład mięsa nie je się, ani produktów białkowych razem z owocami, no bo wtedy może boleć brzuszek. No, już tak kolokwialnie im to tłumaczę. No dobra, wracając do obiadu. Więc tak, duża rodzina, kotlety robimy w termomiksie, smażymy oczywiście tradycyjnie, ale zmielić możemy w termomiksie, już nie potrzebujemy maszynki do mielenia.
Surówkę zrobiliśmy w Thermomixie, ziemniaki możemy obrać w Thermomixie, więc już zobaczcie, trzy rzeczy zrobił nam dla dużej rodziny Thermomix. Dodatkowo, jeśli chodzi o ciasta, to też zrobi spokojnie Thermomix i to, co zrobi Thermomix, to wystarcza nawet i na większą imprezę, bo naprawdę powstają takie blachy ciasta. Drożdżówki to samo zrobicie w Thermomixie. Chałki zrobicie w Thermomixie. Sos gulaszowy, który wystarcza, jak zrobicie cały garnek, a nawet jak nie robicie całego, jak ja robię na prezentacji, słuchajcie, jak ja robię na prezentacji gulasz, to ten gulasz wystarcza z reguły na 7-8 osób. 7-8 osób zje gulasz przygotowany w Thermomixie, że tak powiem, i czasami zdarza się, że coś zostanie. Dodatkowo mamy surówkę zrobioną i knedel na parze, czyli nawet nie musicie ziemniaków gotować. Zobaczcie, robicie po prostu bułki, knedel na parze, gulasz tutaj, surówka jest wcześniej zrobiona, duża rodzina się naje. I przy tym ty, mając dużą rodzinę, oszczędzasz czasu, bo ile czasu spędzasz w kuchni gotując dla dużej rodziny? Założę się, że sporo. Więc w takich rzeczach Thermomix może ci pomóc. Dodatkowo, jeśli chodzi o zupy, to może ci posiekać warzywa, jeśli już bardzo ci się spieszy. Może ci posiekać na przykład buraki. Ja na przykład jak gotowałam tradycyjnie jeszcze buraczkową zupę, to Thermomix służył mi do posiekania buraków, bo strasznie nie lubiłam po prostu tego kroić. Nie lubiłam mieć brudnych rąk, ani brudnej deski, od tego nie chciałam tego i po prostu zrobiłam. Co dzisiaj robimy? Zupę pomidorową. Więc i rozmawiamy o tym, czy Thermomix sprawdzi się dla dużej rodziny i co duża rodzina może zrobić w Thermomixie. Dodatkowo jest coraz więcej przepisów i to nie mówię o zestawie Thermomix Friend. Naprawdę nie mówię o tym. Mówię o zwykłym, samym, pojedynczym Thermomixie. Też jest w stanie, moim zdaniem, sprawdzić się dla dużej rodziny. Jeśli chodzi o zupy, przy dwóch daniach na obiad, owszem, ale tak to nie. Jeśli chodzi o zupy, ale właśnie tłumaczę, w czym jeszcze. Placki ziemniaczane. Słuchajcie, chcecie się trzeć masę ziemniaków, na przykład, no nie wiem, tam 700 gram ziemniaków, żeby całą dużą rodzinę swoją zadowolić dużą ilością placków. Założę się, że nie chcecie się tego robić i wielu moich klientów po prostu nie robi placków ziemniaczanych, bo nie ma komu ich trzeć. Thermomix za Was to zrobi. Dokładnie tak. On za Was to zrobi. I cała duża rodzina się naje. A dodatkowo do placków ziemniaczanych co można zrobić? Gulasz! I mamy placek po węgiersku. Czy jakoś tam, wiecie o co chodzi, nie? Gulasz po węgiersku z plackami ziemniaczanymi. Rewelka? No pewnie, że rewelka. Surówka? 5 sekund. Nieważne, czy dla małej, czy dla dużej rodziny. I tak Ci zajmie to 5 sekund. No właśnie, o, dziś szykuję placki ziemniaczano-cukiniowe. Mega szybko. Dzięki, Ewa. No właśnie, widzicie, więc... I nawet duża rodzina, dobrze mówisz. Jest! Wiem, że dobrze gadam, bo gadam do Was zawsze z serca i szczerze, tak jak jest. Dlatego dobrze gadam. Jeśli chodzi o desery, zastanawiacie się, czy desery zrobicie? Oczywiście, że zrobicie dla dużej rodziny. Z reguły na przykład jest w lodach 6 porcji lodów, czy tam 8 porcji lodów. Możecie zrobić w Thermomixie dla dużej rodziny. Więc jest na... Polać, Ani. No dzięki. No... Słuchajcie, więc naprawdę jest sporo, sporo rzeczy, które duża rodzina może zrobić w Thermomixie. Fakt, zupy nie należą do tego. Nie będę tutaj czarować ani tak, co wystarczy, wystarczy. Nie? Nie. Mówię, że nie, prawdopodobnie nie. Ale jeśli chodzi o wszystko inne, to tak, owsiankę masz zrobić, na przykład owsiankę dla całej rodziny, robisz podwójną porcję, jedziesz. Jeśli chodzi o szejki, robisz podwójną porcję, jedziesz. Zmieści się. Zmieści się, możesz to po prostu wszystko zrobić. A jeśli interesuje Cię więcej, cześć mężu, pychota, dokładnie. Słuchajcie, jeśli ktoś z Waszych znajomych ma dużą rodzinę i zastanawia się, czy Thermomix będzie dla niego, koniecznie oznaczcie go w tym live. Niech zobaczy, niech posłucha. Jeśli będzie miał pytania, zapraszam do mnie, pokażę. A dodatkowo, jeśli jednak by się okazało, że Thermomix przyszedł i przez 2 tygodnie tej osobie się on jednak nie sprawdzi na potrzeby rodziny, bo jednak słuchajcie, ważne jest to, każdy z nas jest indywidualny. Każda rodzina jest inna, ma swoje systemy, ma swoje przyzwyczajenia i tak dalej, tak? Ja zawsze się staram dostosować Thermomix
do klienta, który do mnie przychodzi. Podchodzić indywidualnie, podszkolić indywidualnie, indywidualnie inspirować. Ja się zastanawiam, jak może w ogóle tyle mówić, a mój mąż właśnie. Dobra, no tak. Słuchajcie, staram się właśnie inspirować i każdemu osobno dobrać pomysły na wykonanie, dać gotowe rozwiązania. To się dzieje u mnie na grupie. Proszę. Czekaj. Dobra, poczekajcie. No, właśnie, staram się zawsze inspirować. To się dzieje u mnie na grupie zamkniętej. Ewa może potwierdzić, że jeśli ktoś nie potrzebuje, to ja po prostu doradzam, mówię, podpowiadam, słuchaj, to możesz zrobić, to możesz zrobić, to możesz zrobić, wykorzystaj to, zrób najpierw tamto, wypróbuj tego przepisu. Chodzi o to, że każdy z nas jest inny i my do czego innego używamy Thermomix. Każdy w domu używa inaczej Thermomix, tak samo jak używamy inaczej garnki, inaczej talerze, inaczej w ogóle patelnie. I wiecie, chodzi o to, że każdy z nas gotuje zupełnie inaczej. I jest wszystko w tym ok. I Thermomix może być elementem tego waszego gotowania na co dzień. Czy macie dużą rodzinę, czy mniejszą, nieważne. On się po prostu sprawdzi i oszczędzi twój czas, żebyś ty właśnie przy tej dużej rodzinie nie musiała tyle stać w garach i zacharowywać się. Wiem jak jest, nie trzeba mi mówić. Dzień bez Thermomixa to dzień stracony. Każdy dzień bez Thermomixa to jest dzień stracony. Ja się zastanawiam, bo często do mnie mówią klienci, kurczę, tyle czasu zwlekałam, tyle czasu się zastanawiałam i żałuję. Czego żałujesz? No tego, że tak długo. No właśnie, tak jest praktycznie z każdym, kto kupuje Thermomix i ma zajebistego przedstawiciela, takiego jak ja, nie? No, dobra. Który inspiruje, który pomaga, który nie zostawia po sprzedaży klienta samego sobie, tylko pomaga wdrożyć się w nowy system gotowania, wykorzystanie go, żeby zyskać dla siebie czas i mieć pełną satysfakcję z tego, że się go ma. Dobra. No i właśnie, a propos jeszcze, słuchajcie, ten, Boże, te pulpety, które ja robię w sosie koperkowym, słuchajcie, możecie mi nie wierzyć, one mi wystarczą na 3 dni i jeszcze mrożę. Naprawdę, ich tam powstaje tych... Nie poczekajcie, powiem wam, ile tam jest pulpetów. Jak tylko znajdę przepis. O, właśnie. Dobra, zaraz zobaczymy, bo tam jest zawsze podana ilość porcji. Ciekawe, czy mi się internet nie zawiesił, zobaczymy. Potrzebuję inspiracji, dobra, słuchaj, to po live się zdzwaniamy i będziemy się inspirować. Ale słuchaj, Mirek, ja słyszałam, że wasz Thermomix nie stygnie w ogóle, nie? Bo przynajmniej tak Paulina ostro z nim jechała. Jeśli potrzebujecie inspiracji, jestem do dyspozycji. Dobra, słuchajcie, czyli tak, pulpety, szukaj. Szuka? Szuka. W sosie koperkowym z indyka. Pulpety z indyka w sosie koperkowym. Dobra, tak. I tutaj mamy, aha, sześć porcji, dorosłych porcji, słuchajcie, sześć dorosłych porcji. Pytanie? Czekaj, wyżej komentarz przeczytaj. Nie mam jak. Jak ugotować ryż na mleku? Dzwonimy się po live, ok? Dzwonimy się po prostu po live. To wam wszystko powiem. Dobra, więc słuchajcie, więc tutaj mamy. Ile ich jest? Sos koperkowy do naczynia miksującego, 30 gram wody do naczynia miksującego, dodać rozdrobnione. O, nie jest napisane. Nie jest napisane, dobra. Więc po prostu nie powiem wam, ale jest tam, poczekajcie, chyba około 20 pulpetów się robi? Coś koło tego, więc jest 6 dorosłych porcji i ja naprawdę mam na długo. Ja mrożę ten sos, bo ja nie jestem w stanie go przejeść przez 3 dni. Nie jestem w stanie go przejeść całego, więc jest dużo przepisów, które możecie zrobić w Thermomixie dla dużej rodziny i przy tym się nie narobić. Dobra, więc wracamy do przepisu. Dalej.
założyć miarkę na pokrywie naczynia miksującego. Aha, poczekajcie, bo ja się tu pogubiłam. Zamienimy to na razie. Teraz zmiksuję. Tak. Teraz to zmiksuję. Bo dożyłam. Dobra. A, miałam dodać. Słuchajcie, właśnie, bo wybiłam się, gadałam o tej dużej rodzinie i tak dalej, o tych przepisach. Włożę teraz kilka pomidorów. Tych w oliwie. Tutaj. I będziemy to miksować na krem. Dobra. I poczekajcie, tutaj jest założyć miarkę, trzeba tam, dobra. To się ugotowało, to się zrobiło. Dobra. Teraz wlewam koncentrat, od razu wleję koncentrat, znaczy tą pasatę. I już mam 2 litry zupy, słuchajcie, już 2 litry zupy mam. Tak? Taką. Dalej. I zmiksuję to na krem i dopiero wrzucę ryż. Dobra. Więc włączam sobie po prostu 30 sekund. I miksuję. Niech on się rozkręci. Dobra. Ja z tego, co pamiętam, Mirek, to jest tam jeden przepis na taki ryż. Musiałabym go znaleźć, więc do Was zadzwonię, a że mam 2 telefony, to poszukamy i uzgodnimy to, jak właśnie zrobić. Bo ja też uwielbiały ryż na mleko, jeszcze do tego zapiekany z jabłkami, cynamonem. Boże, kochany, narobiłeś mi smaka. Dobra, zobaczymy, jak się zmiksowało, bo ja miałam podjechać z tymi obrotami. A się zagadałam. O, jest, słuchajcie, jest fajnie. Zobaczę jeszcze. Przemieszam kopystką, czy na pewno wszystko mi się dobrze zmiksowało. No, ślicznie. Nie było obroty 10, ale tak to mniej więcej wygląda. Można to podmiksować, żeby było bardziej kremowe, bo i tak to miksowałam, słuchajcie, na obrotach 6 przez 30 sekund. Ale gdzie jest 10? Jak robimy 10, to jest po prostu konsystencja takiego kremiku. Ale ja zostawię to tak. Nie będę nic więcej z tym robić. Więc teraz odważę sobie do tego ryż. 80 gram. Dobra. 90 gram ryżu. Przecier był. Sól. Właśnie. Trochę soli. Dzięki temu, że ryż gotuje się w zupie, będzie też bardziej wartościowy, bo pamiętajcie, wiecie, co ostatnio zrobiłam? Gotowałam kalafior, brokuł i fasolkę zieloną na kolację. I zostawiłam wywar. Z reguły on się go wylewa, prawda? Ugotowałam na tym zupę jarzynową, znaczy tą wielowarzywną, też z brokułem, kalafiorem i wszystkimi innymi warzywami, które miałam w lodówce. Taki aromatyczny, po prostu niepowtarzalny. Tak samo, słuchajcie, woda po gotowaniu ziemniaków ma też masę wartości odżywczej i też możecie ją wykorzystać do przygotowania na przykład jakiejś zupy. Ja wiem, że to brzmi co najmniej dziwnie i że niektórzy mogą się dziwić, mój mąż się dziwi, jak ty możesz takie rzeczy robić, a ja nawet potrafiłam sobie podpijać tą wodę po gotowaniu ziemniaków. Nie, no jestem pod tym względem chyba dziwna. Ale mi smakuje, no co ja ozreć, smakuje, no to no mi smakuje, no nikomu więcej nie musi, tak? Więc ja lubię takie rzeczy eksperymentować, lubię wykorzystywać, bo tam przede wszystkim właśnie w tej wodzie po gotowaniu ziemniaków jest masę wartości odżywczej. Dobra, słuchajcie, pieprz, no i słuchajcie, no tutaj mamy praktycznie końcówkę, więc ja dodaję oregano, jeszcze jedziemy z oregano, bazylia. Oczywiście na oko, nie? Dalej. I gotujemy. Przerzucę to z powrotem na frenda, bo potrzebuję do zrobienia... co my będziemy robić? Przypomnijcie mi. No, co my będziemy robić? Pesto. Pesto będziemy robić. Dobra. Więc tak. Ustawiam tutaj 13 minut. Właśnie. 13 minut znowu, że tak powiem, przepisuję sobie i sprawdzam, tak? 14 minut. Dobra, nie będzie. 100 stopni, możecie ustawić 98,
No i obroty dwa, niech jedzie. Dobra, więc wkładamy czyste naczynia, zobaczę, czy tutaj Sylwia. Okej, czekamy na telefon. Super, dobra. Fajnie będzie Was słyszeć w ogóle. Tak, więc wychodzimy z tego przepisu. Wchodzimy w lupę i szukamy pesto, bo możecie w ogóle wszystkie dania możecie wyszukiwać na Thermomixie, który jest podłączony do internetu, albo po prostu wyszukiwać w aplikacji Cookidoo. Więc my znajdziemy sobie po prostu pesto. Ja wezmę jakiekolwiek. Słuchajcie, muszę się napić wody, bo po prostu zasycha mi w buzi od tego gadania. Dobra. Oj, chciało mi się bić. Dobra, więc tak. Weźmy sobie pesto szpinakowe. To jest po prostu moja ulubiona baza do robienia wszystkich przepisów z pesto. I tutaj tak, jadę totalnie zero waste'owo. 60 gram parmezanu nie mam. Trudno, idziemy dalej. Omijamy, w ogóle nie ma problemu. Normalnie w przepisie jest, żeby wrzucić ten parmezan, zostawić go w naczyniu. O, dziękuję za serduszka. Fajnie, że jesteście, fajnie, że mnie słuchacie, fajnie, że komentujecie. Jest mi bardzo, bardzo miło, jak tutaj jesteście. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. To naprawdę dzięki Wam też mam tyle energii do tego, żeby Wam to wszystko mówić, przekazać, bo Wasza obecność dodaje mi skrzydeł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra, idziemy dalej. Więc co ja użyję? Byłam u mojej teściowej i patrzyłam, jak wyrzuca liście rzodkiewki. Mówię, nie, zostaw mi to, ja chcę to wykorzystać, nie? I ta ostatnio właśnie Ewa moja wykorzystała i mówi, patrz, zrobiłam pesto z liści rzodkiewki. Mówię, no co ty, ja też właśnie mam pesto, nie? Ja też mam liście rzodkiewki, to wykorzystam. No, także super. Wczoraj podstawą były właśnie liście rzodkiewki. O, akurat szczypiorek wyciągnęłam. No dobra, słuchajcie, mam masę rzodkiewki i liście po prostu z tego wyciągnę i wrzucę sobie. Już jest pomyte, bo moja teściowa jest po prostu kochana. Ona o wszystko tak dba, dobrze wymyje liście i w ogóle. Więc jakby ktoś chciał trochę rzodkiewki, to ja naprawdę bardzo dużo zostałam. Zapraszam, nie? Chętnie się podzielę. Miło Cię widzieć, Aniu. Pozdrawiam z UK. O, jak miło, fajnie. Dziękuję bardzo. Dobra, więc wrzucamy te liście i poczekajcie, to jest 80 i o właśnie, a propos dużej rodziny, co jeszcze można zrobić? Pesto dla dużej rodziny jako po prostu smarowidło do kanapek, wędliny, pasztety, czekajcie, schab do kanapek można zrobić dla dużej rodziny, też się świetnie sprawdzi. Do takich rzeczy Thermomix. Tym bardziej, że słuchajcie, robiłam dietę bulionową na Thermomix. Mam już e-booka przygotowanego, jeszcze brakuje mi tylko dwóch stron, które będą tam, wiecie, o mnie, co ja, kim ja jestem, co ja tam robię i tak dalej. W każdym e-booku powinny być takie informacje o autorce, po prostu. Więc o mnie też nie może tam zabraknąć informacji. I właśnie zobaczyłam w Thermomixie, że po gotowaniu bulionu, jak już się odcedzi w ogóle rosu, ten bulion, który się długo gotuje i ten bulion też możecie zrobić w Thermomixie. O jego wartościach odżywczych też się dowiecie z e-booka. No i słuchajcie, i zobaczyłam, że jest pasztet, który można zrobić z resztek po rosole. No kurczę, z mięsa i warzyw po rosole. Rewelacja, po prostu jest maksymalnie zero waste'owo, zyskujecie pasztet. Ten pasztet można wrzucić do zamrażarki, zamrozić, dzięki temu będzie można go wyciągnąć w czarnej godzinie po prostu i go zjeść. No, więc zobaczcie, ile rzeczy. Pasty jajeczne, co tam jeszcze, pasty z szynki, no takie rzeczy też są. Jest masę przepisów, które dokładnie, które można zrobić w Thermomixie, czy macie małą rodzinę, czy dużą rodzinę, on po prostu da się, Boże, on po prostu się sprawdzi, tak? Przynajmniej w większości przypadków, to tak jak mówię,
wracając do tej zupy, jeśli żywicie się na co dzień po prostu samymi zupami, no to może być ciężko, tak? Ale jeśli lubicie porządnie zjeść, albo jeśli brakuje Wam, że tak powiem, różnorodności, konkretnych dań, mięsnych, gulaszy, sosów mięsnych i tak dalej, a nie macie czasu tego robić, bo macie właśnie dużą rodzinę, która wiecie, tętni swoim życiem, jest dużo obowiązków, bo jest więcej prania, jest więcej prasowania, jest więcej składania, jest więcej sprzątania i w ogóle wszystkiego jest więcej, bo jest więcej domowników, no to faktycznie na te gotowanie może być mało czasu i te dania często są takie przeleciane, tak? A w Thermomixie możecie sobie zrobić gulasz, wstawić, on się sam gotuje, nie stoisz, nie pilnujesz, możesz o nim zapomnieć, on się skończy gotować, będziesz miała po prostu obiad. Dobra, idziemy dalej. Mamy ten, więc trochę mi zostało jeszcze liści i rzodkiewki. Zapraszam, kto chce rzodkiewkę, chętnie się podzielę. Więc dajemy czosneczek jeszcze. Dobra, dajemy czosneczek. I orzechy nerkowca prażone. On nie idzie słonecznik. Leciutko go podprażamy, leciutko. Nie prażyłam jeszcze słonecznika w Thermomixie. Ale nie ukrywam, że się noszę z zamiarem. Zaraz, kochanie. Zobaczcie, on jest praktycznie nieuprażony. Leciutko, już ty mam. O, Amelka wróciła, otworzysz im? Dobra, cztery. O, jest dobrze. Jest dobrze. Dobrze. Otworzysz im? Ty mam, czy ja mam otworzyć? Dobra, i oliwa. Teraz oliwa. Nie wiem, czy mi wystarczy. Dobra, słuchajcie, muszę iść otworzyć. Poczekajcie chwilę. A, otworzyłeś, nie to. Nie mam tyle oliwy, mam tylko 22 gramy. Trudno. I dolewam po prostu olej. Dalej. Jedna łyżeczka soli. Dalej. Trochę pieprzu. Ja będę jadła. Dzieciaki raczej tego nie ruszą. Więc sobie wrzucę pieprz, bo lubię. I dalej. Dalej. Zobaczcie, tak to wygląda. Dobra, niech się po prostu miksuje. Słuchajcie, miksuje się na obrotach wstecznych. Nie wiem dlaczego. Obroty wsteczne też mają prędkość 10. To mnie w ogóle zdziwiło, ale spoko, fajnie jest. Dobra, dalej. Mamy gotowe pesto. Zobaczcie, śliczne. Ja idę, bo moja córka właśnie wróciła ze wspinaczek. Zobaczcie, jakie piękne. Po prostu fenomenalne. Boże boskie. Chodźcie. I co można z takim pesto zrobić? A, wszystkie zapiekanki w ogóle też wystarczą dla dużej rodziny. Sos spaghetti? Kochani, sosu spaghetti to po prostu jest cały gar dla dużej rodziny bez problemu. Już, kochanie. Więc ja kończę. Pesto możecie wykorzystać po prostu do makaronu. Jak nie zjecie wszystkiego do kanapek, spokojnie wykorzystacie go do makaronu. Buziaki, ściskam Was bardzo serdecznie. Jeśli ktoś z Waszych znajomych ma dużą rodzinę albo nie ma dużej rodziny, zastanawia się nad kupnem Thermomixa, to teraz jest naprawdę dobra okazja, bo mamy raty zero. Można wziąć 10 rat, 15 rat, 20 rat. Polecajcie mnie. Idę. Polecajcie mnie swoim znajomym i powiedzcie, żeby powiedzieli, że są na przykład od Ciebie, żebym wiedziała, komu wypisać prezent za polecenie. No i pamiętajcie, że bardzo dobrze się zajmę tą osobą i Tobą też. Dziękuję bardzo. Pa, pa!